To, że zjawisko downsizingu jest dość popularne w nowej motoryzacji, wiemy wszyscy. Ale właściwie na czym ono polega? Najprościej ujmując, chodzi o obniżenie pojemności silnika albo obcięcie ilości cylindrów i stworzenie jednostki napędowej, która będzie miała podobną moc i podobny moment obrotowy jak te większe silniki. Teoretycznie brzmi całkiem dobrze, biorąc pod uwagę, że Unia Europejska nakłada kolejne normy emisji spalin, więc te silniki muszą spełniać te najnowsze normy. No tak, ale czy jest to w 100% zdrowe dla silnika? Bo zauważcie, jeśli mamy mniejszy silnik, mniejszą ilość cylindrów, a mamy tą samą moc i ten sam moment obrotowy, to siły, które działają na elementy cierne, są znacznie większe. Przy tego typu silnikach olej ma jeszcze większe znaczenie. Zresztą o szczegółach opowiedzą Wam nasi eksperci Adam Klimek i Andrzej Husiatyński. To jest nagrodzona jednostka Forda EcoBoost. Litrowy silnik, który ma 140 koni i 180 Nm. Dla przykładu, to jest również konstrukcja Forda z lat 60. Parametry, jeżeli chodzi o moc i moment, zbliżone. A to jest tylko i wyłącznie połowa tego silnika, bo to jest jedna głowica od V8. Wielkość tego silnika również robi wrażenie. Zresztą zobaczcie sami. Kartka papieru A4 i to jest mniej więcej wielkość tego silnika. Bez nowoczesnej technologii nie byłoby to możliwe. Na to się składa oczywiście tak. Doładowanie, intercooler, bezpośredni wtrysk benzyny w tym przypadku oraz sterowanie układem rozrządu. Te nowoczesne technologie sprawiły, że tak niewielki silnik generuje ogromną moc, która porusza naprawdę auta bardzo żwawo. Dla przykładu ten silnik spalał średnio 30 litrów benzyny. Tutaj, jak bardzo się nawet człowiek chce i zmusza, to jest około 10 maksymalnie. Więc różnica ogromna. To oczywiście wymusiło szereg ciekawych rozwiązań. Rozwiązań, które zmieniają termodynamikę tego silnika, ale również w przypadku oleju nastąpiły pewne spore nawet zmiany. Na czym to w ogóle polega? Po pierwsze, żeby osiągnąć tą sprawność, te silniki musiały być bardzo ciasno spasowane. Przez to utrzymują odpowiednie ciśnienie sprężania. Po drugie, oleje musiały być niskiej lepkości, aby stwarzały mniejsze opory wewnętrzne. Zobaczcie, tu mamy przykład oleju dedykowanego do tego silnika, który ma bardzo niską lepkość. Po trzecie, tak jak już mówiliśmy, te silniki są bardzo małe, a mają bardzo wysoką moc, a moc oznacza ciepło, które trzeba odprowadzić. Te oleje o niskiej lepkości mają znacznie lepszą właściwość przejmowania i odprowadzania ciepła niż oleje o wysokiej lepkości. Tu mamy specjalne rozwiązanie natrysku oleju na denko tłoka, aby właśnie chłodzić najbardziej rozgrzany element, jakim jest tłok i pierścienie, bo te elementy nie są chłodzone płynem chłodzącym, tylko właśnie olejem. Ale ciepło to nie jedyny problem, z jakim musieli zmierzyć się konstruktorzy tego silnika. Co z sadzą? No właśnie, sadza znana nam jest z silników diesla. Nadmiar paliwa w cyklu spalania powoduje to, że te silniki, chociaż są benzynowe, potrafią produkować sadzę. W momencie, kiedy obciążamy mocno ten silnik, wtedy dochodzi do wtryskiwania dużej ilości paliwa. To paliwo nie jest do końca spalone i produkuje nam się sadza, która przedostaje się nam do oleju. Silniki dieslowskie miały specjalne dodatki, żeby dyspergować tą sadzę, żeby ona się nie odkładała jako zanieczyszczenie w silniku. Tak samo jest tutaj. Chociaż jest to silnik benzynowy, to też musimy mieć te dodatki. Następna rzecz. Sadza, jak już wiemy, jest rakotwórcza. Mówiliśmy kiedyś o tym, że są specjalne normy emisji spalin dla silników wysokoprężnych i dlatego musieliśmy wkładać filtry DPF, to w tych najnowocześniejszych silnikach benzynowych wkładamy filtry GPF po to, żeby one wychwytywały tą sadzę i potem ją oczywiście dopalały. Dlatego te oleje, nie dość, że muszą mieć te właściwości dyspergujące sadzę, to dodatkowo nie mogą szkodzić DPF-om, czyli muszą być olejami low SAPS. I to właśnie sadza w tych silnikach barwi olej na czarno, co wcale nie oznacza, że olej nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. Kolejny problem to jest
mokry pasek rozrządu, czyli pasek, który zawsze nam się kojarzył z pracą w oddzielnej obudowie na sucho. W tym silniku pracuje w oleju. To również olej musi mieć dodatki, które umożliwią w ogóle pracę tego paska. Tak, oczywiście. Olej musi mieć dodatki kompatybilne z materiałami, z których pasek został zbudowany. I to jest bardzo istotne. Kolejne zjawisko, które nie było dotychczas znane, a to jest zjawisko, które jest nieodzownym elementem wszystkich silników doładowanych z bezpośrednim wtyskiem benzyny. To jest zjawisko, które się określa nazwą LSPI. O co to chodzi? To jest bardzo groźne zjawisko występujące w tych silnikach. W bardzo krótkim czasie może doprowadzić do całkowitego zniszczenia tego silnika. Powiem, o co chodzi. Żeby mieszanka paliwowo-powietrzna uległa zapłonowi, potrzebujemy oczywiście mieszankę paliwa z powietrzem. Ona musi być odpowiednio sprężona, no i musi być jakiś zapłon. Czy to jest iskra, czy to jest płomień. I w silnikach tych, ze względu na to, że mają bardzo mocne doładowanie, jeżeli przy niskich prędkościach obrotowych bardzo mocno obciążamy silnik, czyli wciskamy gaz do dechy, wtedy następuje duże doładowanie powietrza, duża ilość wtrysków paliwa i w momencie, kiedy zaczyna się suw sprężania, okazuje się, że ta mieszanka jest na tyle już sprężona, że wystarczy jej jakikolwiek drobny płomyczek, żeby ona wybuchła. I okazuje się, że właśnie wtedy następuje to zjawisko LSPI. Ta mieszanka wybucha przed tym, zanim dostanie zapłonu od iskry. Czyli mamy trochę takie spalanie detonacyjne. Raz, że mamy spalanie detonacyjne. Dwa, tłok jeszcze nie jest w odpowiednim punkcie, a już następuje zapłon. Ten zapłon nie jest od iskry, czyli skierowany z góry w dół, tylko następuje od elementów, które płoną w cylindrze. A co płonie? No właśnie, to jest ciekawe, co płonie. Na tym tłoku to widać, on ma przebieg 20 tysięcy kilometrów. Został dokładnie umyty, żeby było jasne, ale od razu widać, ile tu jest nagarów, a właściwie takich miejsc, które były bardzo twarde i to, myślę, jest element, który jest zapłonem. To jest jedna z rzeczy, że one mogą się żarzyć i w momencie, kiedy one się żarzą i sprężamy tą mieszankę, od tego może nastąpić zapłon, ale jest jeden ważniejszy element. W momencie dużych wtrysków paliwa, to paliwo rozcieńcza się w oleju i ono się dopala w tym oleju. I właśnie te oleje, które są specjalnie dedykowane do LSPI, mają specjalne dodatki, które gasząco działają na to zjawisko, żeby to paliwo rozcieńczone w oleju się nie paliło. Jak ono nie będzie się paliło, to nie będzie tego zapłonu w czasie suwu sprężania. Dlaczego jest to niebezpieczne? Dlatego, że ten zapłon może nastąpić w każdym kierunku. Najczęściej niestety następuje z boku. Tak, czyli uderzamy sobie tłokiem. I wtedy tłok z ogromną siłą uderza nam w tuleję cylindrową i może dojść do pęknięcia pierścieni, czy nawet pęknięcia tłoka. Wiemy już, że olej o odpowiedniej jakości, z odpowiednią homologacją, jest w stanie zmniejszyć ilość zjawisk LSPI. Ale nie tylko. Eksploatacja tego silnika też ma na to ogromny wpływ. No właśnie, kierowca, który wykorzystuje wysoki moment obrotowy, czyli sprawia, że ten silnik pracuje na bardzo niskich obrotach, nieco przyczynia się do powstawania tych wszystkich osadów. Dlatego dobrą praktyką jest redukcja przełożenia w momencie przyspieszania. Silnik na wysokich obrotach pracuje zupełnie inaczej i to zjawisko praktycznie nie występuje. Dlatego o tym powinniśmy pamiętać, że wyprzedzamy, redukując przełożenia, i dobrą praktyką dla samochodów, które jeżdżą tylko i wyłącznie po mieście, jest zabranie takiego samochodu z tym silnikiem w dłuższą podróż, gdzie te prędkości obrotowe są wyższe, jak również temperatura. To zdecydowanie wydłuży żywotność takiego silnika. Dlatego tak bardzo istotnym jest stosowanie odpowiedniego oleju. Do tego silnika EcoBoost mamy dedykowany produkt z odpowiednią homologacją. Pamiętajcie, dedykowany olej posiadający homologację w połączeniu z odpowiednim stylem jazdy zapewni Wam bezproblemową eksploatację. No to podsumujmy. Oto niezbędne płyny eksploatacyjne do silnika spalinowego.